Drogi. Co do? Nie wierzę. Uciekam stąd. Co to jest? Nie mam na to czasu. Mam ważniejsze sprawy. Och, przeszedł mnie zimny deszcz. Ach, to wiele wyjaśnia. Wednesday, proszę wejść. Tylko to odłożę. Czym mogę służyć? Musimy porozmawiać. Mam coś dla ciebie? Co? Co to takiego? Coś wyjątkowego. Oby ci się spodobało. O co tu chodzi? Czy to śmieci? Ale śmierdzą? Co za okropność? Czemu to zrobiłaś? Sio! Leć stąd! Uch! Ile tu much! Coś nie tak? Przyniosłam je specjalnie dla ciebie. Tęskniłem. Serio? To słodkie? Myślałem o tobie cały dzień. Jesteś dla mnie wszystkim. Ale z ciebie romantyk. Nigdy nie chcę się z tobą rozstawać. Ja czuję to samo. Uszczęśliwiasz mnie? Daj buziaka. Fu, obrzydliwość. To jest o wiele ważniejsze. Wednesday będzie miała kłopoty. Przyprowadźcie mi ją, słono zapłacę. A co do was, gruchające gołąbki, mam was na oku. Niech sobie gada. Nic nie zabije naszych uczuć. Na czym skończyliśmy? Chyba właśnie miałeś mnie pocałować. Wednesday zawsze potrafi zepsuć atmosferę, ale teraz jesteśmy we dwoje. I tak jest najlepiej. Zawsze mówisz mi takie miłe rzeczy. Nie traćmy już więcej czasu. Czytasz mi w myślach. Chodź tutaj. O, zignoruj to. Węże? Wybacz, powinienem był ci powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt nic nie widział. To może być nasz mały sekret. Nie chcę zepsuć sobie reputacji. Och, jesteś taka śliczna. Przejdźmy do pocałunku. Chwila, co to było? Widziałaś to, prawda? Ignorujcie mnie. Twoja dziewczyna się zepsuła. To nie zdarza się codziennie. Ech, nigdy nie doczekam się tego buziaka. Hej, Rąsia, co tam? Ja? Och, patrzę na tego malarza. Jest w tym coś relaksującego, ale to również szansa na zabawę. Wiesz, co masz robić? Musisz działać szybko. Nie może cię zobaczyć. Tak jest, rzuć portfel w jego stronę. Ma go zauważyć. A to co? Wow, portfel! To mój szczęśliwy dzień. Biorę go. Hej, wracaj tu! Ale dziwne. Spróbuję jeszcze raz. Ale było blisko. Nie uciekniesz mi tak łatwo. Teraz się nie ruszaj. Myślałem, że już go mam. Nie bój się, portfeliku. Jestem przyjacielem. Nareszcie zniknął. Teraz czas na prawdziwą zabawę. Muszę podgrzać tę farbę. Złapałem. Było warto się wysilić. Musi zupełnie wyschnąć. Jeszcze chwilka. I gotowe. Jestem artystką z suszarką, ale to jeszcze nie wszystko. Wyciągnę farbę z pojemnika i włożę do środka puszki z kolą. Efekt musi być przekonujący. Będą podtrzymywały farbę. Nie chcę, żeby spadła na dno. Dołożę jeszcze kilka. Okej, tyle wystarczy. Teraz umieszczę farbę na wierzchu. Och, cóż za piękny dzień. Ciekawe, czy malarz już skończył. Sprawdzę, jak mu idzie. Oto i on. Co ty robisz? Czemu nie skończyłeś? Tak trudno o dobrego fachowca. Weź ten pędzel i... Co? Tak jak planowałam. Hej, stój! Natychmiast tu wracaj! Hej! Gdzie ty idziesz? Nie odchodź, nie skończyłam! Rąsia, jesteś tam? Wchodzę. Spokojnie, nikt mnie nie widział. Gdzie jesteś? Jaki numer mogę wykręcić dyrektorce? Muszę pomyśleć. To musi być dobre. Jest tu tyle rzeczy do wykorzystania. Trudne zadanie. Rąsia, gdzie jesteś? Musisz mi pomóc. Och, czy to się poruszyło? Ach, tutaj jesteś. Masz w zanadrzu jakieś psikusy? Skończyły mi się pomysły? Co tam? No chodź. Okej, ty wiesz najlepiej. Chwila. Ach! Możesz uciekać, ale to na nic.
Wiedziałam, że w końcu cię znajdę. Masz poważne kłopoty, Wednesday Addams. Ach tak, nie ma szans. Nie pozwolę na to. Chwila, wiem co zrobię. Wykorzystam te kable. Przypnę je do klamki. A teraz czekamy. Możesz uciekać, ale to na nic. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Tworzymy świetną drużynę. Przybij piątkę. Zmywamy się stąd. Wednesday? Gdzie jesteś? Pokaż się. Obiecuję, że będę wyrozumiała. Tylko pogarszasz sprawę. Tylko poczekajcie, aż ją dorwę. A tak będzie. Ale pyszny lizak. Zasłużyłam na małe co nieco. Płatanie figli dyrektorce to ciężka praca. O, hej, Rąsia. Dyrektorka tu idzie. Lepiej się schowam. Tutaj nie. Wednesday? Wyjdź z kryjówki, gdziekolwiek jesteś. Muszę coś wymyślić. Ha? Co mam z tym zrobić? Och, już rozumiem. Trzeba działać szybko. Wiem, że jest blisko. Czuję to. Myślałam, że ją tu znajdę. Chyba się myliłam. No cóż. Wyglądam dobrze. Ten lizak jest przepyszny. Muszę ich zdobyć więcej. Dzieci mają wiedzieć, że w szkole słodycze są zakazane. Uwielbiam psuć im zabawę. A skoro już tu jestem, to w sumie skorzystam. Wstrzymuję potrzeby już cały dzień. Chyba będzie się działo. Och, no dalej! O! Nie powinnam była jeść sushi z supermarketu. O! O matko, ale cuchnie. Och, nareszcie skończyłam. Och, słabo mi. Jestem lżejsza, ale nie polecam korzystania z tej kabiny. Dobrze, że nikt mnie nie słyszał. Mam rękawiczki, czyli nie muszę myć rąk. Czas wracać do pracy. Moment. Czy to lizak? Skąd on się tu wziął? Jest tylko jedno wyjaśnienie. Kosmici. Albo... Wednesday. Och. Och, ale było blisko. Ale przynajmniej mnie nie znalazła. Ta babka powinna jeść więcej błonnika. Nie mogłam w to uwierzyć! Serio! Musieli zamknąć toalety! Naprawdę? I mieli ze sobą kombinezony ochronne! Dobrze, że mnie tam nie było! Co tu się dzieje? Nic, przyrzekamy! Chwila, to nie jest laboratorium! Gdzie ta Wednesday? Zniknęła? Wow! Patrzcie na to! Wednesday? We własnej osobie przyniosłam słodycze. Smacznego. Wow! Wyglądają super! Na co jeszcze czekamy? Biorę! Z drogi! Niech spadnie słodki deszcz! Woohoo! Jesteś najlepsza! Wiem. Zostawcie tylko coś dla Rąsi. Bardzo lubi pianki i wkurza się, gdy znikają. Usiądź tu! Co się dzieje? Babciu, czy ty wiesz, co robisz? To nie pierwszy raz, kiedy próbuję zdobyć uwagę chłopca. Jak myślisz, jak udało mi się uwieść dziadka? A teraz się nie ruszaj. Ła, odłóż te nożyczki, kobieto. W porządku, mam plan B. Wróciłam? Co to jest? To grill. Będziemy jadły kiełbaski? Nie, ale przyda nam się węgiel. Musimy zmienić twój styl. Ten chłopak chyba lubi brunetki. Pożegnaj się więc ze swoją blond czupryną. Mówisz poważnie? Owszem, dodam tu sok z cytryny. Trzeba go tylko wycisnąć. Tyle wystarczy. A teraz muszę z tego zrobić pastę. Nie jestem przekonana. No dobrze. Wygląda dobrze. Chyba już gotowe. Przygotuj się. Robię to tylko dla Briana. Muszę założyć rękawiczki, bo narobimy trochę bałaganu. Nabiorę porządną porcję, a teraz nałożę pastę bezpośrednio na włosy. Wow, spójrz na ten kolor. Jest taki ciemny i mroczny. Zaczynam tego żałować.
O, daj się ponieść. Już prawie koniec. Wyglądasz świetnie. Serio? Czy tylko tak mówisz? Wow, wyszło świetnie. Przepraszam, że w ciebie wątpiłam. Wyglądam super. Zdecydowanie. Niech na ciebie spojrzę. Mamy jeszcze trochę pracy. Czas na warkoczyki. Będą wyglądały uroczo i prosto się je robi. Została jeszcze druga strona. Jestem zadowolona z efektu. Przepiękne. Dzięki, babciu. Jesteś najlepsza. Uściskaj mnie, skarbie. Pozbędziemy się jeszcze okularów. Świetny pomysł. Czuję się piękna. Trzeba jeszcze pomalować paznokcie, ale nie stać mnie na manikur, zatem zrobię to sama. Mam tutaj lakiery we wszystkich kolorach. O, którego mam użyć? Wybór jest zbyt szeroki. O, ten jest zbyt jaskrawy. A może ten? Nie, nie pasuje do mojego mrocznego stylu. O tak, to jest to! Będzie wyglądać olśniewająco. O? Buteleczka jest pusta. Lakier się skończył. Typowe. Moment. Wykorzystam czarny pisak. Rozmontuję go. Potrzebuję tylko tuszu. I miseczki. Ta się nada. Muszę w to dmuchnąć. Tusz powinien wypłynąć. Właśnie tak. Uff, kręci mi się w głowie. A teraz wezmę pędzelek i zanurzę go w tuszu. Mogę nim pomalować paznokcie. Idealnie. Dobrze się rozprowadza. A teraz wystarczy poczekać. Tuż wyschnie, a moje paznokcie będą czarne. Wow, tylko na nie spójrzcie. Muszę je pokazać babci. A masz. Hej, babciu. Zobacz, jakie mam paznokcie. Bardzo ładne, skarbie. Sama je pomalowałam, a wyglądają tak profesjonalnie. To prawda. O nie! Babciu, co ty zrobiłaś? Musisz bardziej uważać. Przepraszam. Zaraz cię wyczyścimy. Ponosi mnie kiedy piekę. Jestem czysta? Chyba tak. Hum. Na co tak patrzysz? Twoja cera jest jak porcelana. Daj mi rękę. Wow, wygląda bladziej. To przez mąkę. Wow, to lepsze niż makijaż. Babcia znów się spisała. Muszę iść się uszykować. Czy to konieczne? Owszem, uwierz mi. To co teraz? Mamy sporo do roboty. Obróć się. Muszę. Uii! Wow, kręci mi się w głowie. O, ładnie. Zawsze chciałam tego spróbować. Jest taki mroczny. Aż mi się lepiej zrobiło. Zaraz, chyba nie o to w tym chodzi. Powinnam być ponura, prawda? Teraz lepiej. Ojej, a co to? Czy to jest ręka? Zdejmijcie ją ze mnie. Czegoś jeszcze brakuje. Daj mi chwilę. Przyda nam się to urządzonko. Naprawdę? W mig zmieni twoje paznokcie. O, fajnie. No dobrze. Tutaj włożyć palec. A teraz przyciskamy. Wow, mam pająka na paznokciu. Ale ekstra. Dzięki. Zróbmy teraz pozostałe. Dobra. Proste i szybkie, prawda? Podoba mi się. Nie zapominajmy o drugiej ręce. Się robi. Cyk i gotowe. Jesteś niesamowita. Wiem, wiem. Są całkiem upiorne. To co teraz? Mam tu dla ciebie pewien filmik. Zapamiętaj te ruchy. Powinnam dać radę. To nie wygląda na trudne. Spróbuję. Jesteś gotowa? Życz mi powodzenia. Zaczekaj na mnie. Hejka. No to jedziemy. Na pewno zapamiętałam? O, jak to było? Ach, tak, obym się nie zbłaźniła. Co jest? Przykułam jego uwagę. Muszę tylko... zapomniałam o dezodorancie. Lepiej opuszczę ręce. O rany, ale cuchnie. Muszę lecieć. Pa! Co? Gdzie on lezie? To moja najtrudniejsza sprawa. Zrobiłam coś nie tak? Nie przejmuj się, jeszcze zmieni zdanie. Chodźmy stąd.
Ach, wszystko posprzątane. Pokój gotowy. O, cześć. To mój nowy pokój? Że co? Co to jest? Ja ich nie podnoszę. Muszę lecieć? Pora na małą metamorfozę. Róż to nie mój kolor. Zrywam to. O tak, przyjemnie. Nara. O wie, dodaję charakteru. Jeszcze pajęczyny. Zaczynam czuć się jak w domu. Ze sobą też muszę coś zrobić. Najpierw się przebiorę. Od razu lepiej. Ach, przytulnie. Co za koszmar! Bardzo ładnie się tu urządziłaś. Cała ty. Cudownie! Nasz pokój też musisz urządzić? Okej. Popracuję trochę nad układem. Tamte dziewczyny były zazdrosne, bo same nie mają poczucia rytmu. Nie zatańczyłyby tak. Co to? Nie widziałam tego wcześniej. Ciekawe, co jest w środku. Chyba nie powinnam, ale niemiło byłoby nie zajrzeć. Mama zbiera mnóstwo śmieci do wywalenia. Kolejna mysz? Nudy. Coś tu jest pod spodem. To mamy? Wygląda, jakby miała rodzić. Zawsze chciałam mieć rodzeństwo. Nie ruszaj się stąd. Okej. Zaczynaj. Hej, mówię do ciebie. Gdzie to dziecko? Zaczynasz mnie irytować. Potrzebujesz masażu? Tak lepiej? O, chyba coś się dzieje. Co? Skąd się wzięłaś? Nie tego się spodziewałam. Hejka! Zaprzyjaźnijmy się. Lubisz pająki? Mam słodkiego kotka. Nic z tego nie będzie. To czaszka? Super! Czaszka! Na taką reakcję liczyłam. Chodźmy. Za ciemno tu. Nie. Tak lepiej. Co? Za jasno. Kto włączył światło? Co do? Okej, to ciekawe. Kto to robi? Nie będę tego sprzątać. Chyba wiem, kto za tym stoi. Muszę być cierpliwa. Mam cię. Nudzi ci się? Zawsze to samo. Co się dzieje? Co to za bałagan? Co w ciebie wstąpiło? Masz ty posprzątać! Natychmiast! Mogę wyjaśnić. O nie! To twoja wina. Jestem na ciebie zła. Denerwujesz mnie. Dostaniesz nauczkę. Myślisz, że ze mną wygrasz? Zobaczymy. Ha, wygrałam. Pogódź się z tym. Masz wszystko posprzątać. I to na błysk. Nie zapomnij o obrazach. Tak, szybciej. Mama była zła. Ciężko ci. Musisz ćwiczyć. Skończyłaś już? Cały pokój? Zaraz się przekonamy. Chyba jest okej. Wygląda nieźle. Ale zapomniałaś o jednym. Ups, upuściłam książkę. Czemu tak na mnie patrzysz? Wow! Czemu to zrobiłaś? Doigrałaś się. Wracaj tu. Nie uciekniesz przede mną. Nie masz dokąd. Mam cię. Ach, prawie. Nie, nie rób tego. Dość. Weźcie mi to z drogi. Teraz jestem wściekła. To koniec. Poddaj się. Co ja mówiłam? Miałaś to posprzątać, a jest jeszcze gorzej. Nic nie zrobiłam. Robiłam paznokcie. O nie! Ale nudy. Uwielbiam testy. Mój ołówek. Co ja teraz zrobię? Może mam gdzieś zapasowy? Nie, pusto. Bardzo niedobrze. Może zapytam Sky? Co się patrzysz? To nie był dobry pomysł. Katastrofa. Zrób to dla testu. Poproś ją. Nawet o tym nie myśl.
Denerwuję się przez nią. Zaschło mi w ustach. Nie ma na co czekać. Sky? Słyszałeś coś, wężu? Nie, ja też nie. Przyniosła tu węża? Spokojnie, nic mi nie zrobi. Ale się pocę. Jak to się dzieje? Dam radę. Odważny synek mamusi. Dalej. Dam radę. Pytam. To tylko dziewczyna. Dziwna i straszna. Sky? Czego? Pożyczysz mi ołówek? Masz. Tylko nie zgub, bo pożałujesz. Okej. Masz temperówkę? Grafit mi się złamał. Ale męczysz. Zaraz poszukam. Masz. Tylko uważaj, gryzie. Robal! Kiepsko to wygląda. Nie, dziękuję. Nie trzeba. Nie masz temperówki? Takiej zwyczajnej. Czemu to takie trudne? Chyba wiem, jak ci pomóc. Daj mi chwilę. Naszkicowałam coś na kartonie. Teraz potnę go na kawałki. Wezmę klej. Posmaruję nim ten prostokąt. Nie będę oszczędzać. Przykleję do niego inny prostokąt. Poczekam, aż klej wyschnie. Wezmę węższy kawałek kartonu i więcej kleju. Przykleję kolejny kawałek. Ważne, żeby było równo. Posmaruję klejem jeden koniec i przykleję dłuższy pasek. To samo po drugiej stronie. Powstanie ramka. Wezmę pierwszy prostokąt. Umieszczę go na końcu ramki. Mam tu kawałek aluminium wyciętego pod skosem. Posmaruję go klejem. Przykleję do niego kartonik. Wygląda dobrze. Obrócę aluminium. Dodam więcej kleju. Wystarczy cienka warstwa wzdłuż górnej krawędzi. Jak klej wyschnie, można iść dalej. Tu przymocuję haczyk. Musi być po środku. Teraz przyda się sznurek. Przewlekę go przez haczyk i zawiążę na supeł. Musi być ciasny. A teraz najlepsze. Włożę aluminium do ramki. Wezmę temperówkę. Położę ją na dole ramki. Gilotyno temperówka. Jeszcze ją pomaluję. Spoko, co? Pora ją wypróbować. Muszę znaleźć ofiarę. To jest ołówek. Ej, kujonie, masz. Co to jest? Źle się czuję. Czemu wszystko wiruje? A temu co? Dobra, sama to zrobię. To tylko temperówka. O co ta afera? Wszystko muszę robić sama. Co się stało? Chyba zrobiłem sobie ała. Kujonie. Weź ten ołówek. O! Zatemperowałaś go? Okej. To nie jest żaden podstęp? Muszę się przesiąść. Najważniejsze, że napiszę test. O! Znowu! O! Sky, będziesz się ze mnie śmiała, ale ja się popłaczę. Udawaj niewinną. Nic nie podejrzewa. Hej, co tam? Nic. Chwileczkę, niech ci się przyjrzę. O, masz słodycze? Hej, puszczaj! Wiem, że tu są! Halo? Wejdę tu sobie. Dziwne. Możesz się pospieszyć? Znalazłem! Uff, postawię tu drabinę. O, mamusia dzwoni. Chwileczkę. Robisz pierogi? Już jadę? Chyba mam pomysł. W końcu znalazłem! Nie chcecie tu więcej widzieć! Proszę mnie przepuścić! Spieszę się! Pewnie, śmiało! Odwalasz kawał dobrej roboty! Muszę być czujny! Udało się! Rozstawię drabinę! Słodycze pod ręką! Pycha! Wszystko poszło zgodnie z planem. Zaraz, zapomniałabym o wąsiku. Au! Nie muszę się już depilować. O tak, i to rozumiem. Coś mi utknęło w zębach. O, siema, jak leci? Lepiej wrócę do pracy. Gdzie drabina? Przecież już tam wchodziłeś. O czym ty mówisz? Chyba mi odbija. Idę do domu. Zaraz skisnę ze śmiechu. Cudowne! A tak, od razu lepiej. Bardzo przytulnie. Czuję się jak u siebie. Zaczyna mi się tu podobać. Pajęczyny dodają temu miejscu uroku. A nagrobek...
Jak ludzie bez nich żyją? Kawał dobrej roboty. Zasłużyłam na odpoczynek. To był dzień pełen wrażeń. O, Wednesday. Co się stało? Przecież była taka młoda. To okropne, straszne. Wezmę to. Lubię czekoladę. A? Nic ci nie jest? Co za ulga. Nie dotykaj mnie, ale dzięki za czekoladę. Drogi pamiętniczku, dzieje się coś dziwnego. Nawet mi się tu podoba. Przepraszam, Rąsiu, jestem zajęta. Nie pobawię się. Hej, nie rozumiesz? Nie, tak nie wolno. Poważnie, ostrzegam cię. Nie, mam łaskotki. Wkurzasz mnie. Hej, kochanie. O, co za pląsy. Zaraz muszę to nagrać. O tak. Ale masz talent. Zaraz cię dorwę. Nie pozwalaj sobie. To dla mnie nowość. Spójrz, jesteś sławna. Kochają cię. Jesteś zdolna, córeczko. Na to wygląda. Nauczę się tego tańca. Nagramy duet. Wygląda nieźle. A to heca. Muszę się przygotować. Zamknięte. Kto tam siedzi? Sialalala, śpiewam w kąpieli. Co? Tata? Plusk, plusk, będę czyściutki. No to ciekawe. Uwielbiam czytać. Co za urocza parka. Dość tego. Hej, Rąsia! Pomożesz mi? Nie miej litości. Zawsze można na siebie liczyć. Śliczne bąbelki. Jak mi tu dobrze. Nie chcę stąd wyjść. W wannie czuję się tak bezpiecznie. Mógłbym się kąpać cały dzień. Ten peeling pięknie pachnie. Co to? Pirania! Muszę stąd wiać. Nie dam się pożreć. Nigdy więcej się nie wykąpię. Łatwo poszło. Brawo, Rąsiu. Spisałaś się. Hej, ładnie tu pachnie. Najpierw coś zrobię. Nie są takie straszne. I już, idealnie. Wednesday, chcę ci coś pokazać. To ci się spodoba. Tada! Co ty na to? Wiem, śliczne. Muszę lecieć. Co to ma być? Czy ona chciała mnie wkurzyć? Bo dopięła swego. Nie mogę na to patrzeć. To jakiś koszmar. Precz z tym. Natychmiast. To takie radosne. Jak ona mogła? Naklejki? Poważnie? Muszę to zmienić. Ale jak? Zaraz. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Wykorzystam te rzeczy. Niech pomyślę. To mi się nie przyda. Wezmę tylko pudło. Nada się idealnie, ale najpierw je przygotuję. Pomaluję ten podłużny kawałek. Oczywiście na czarno. Całkowicie go zamaluję. Nie chcę zostawić luk. Malowanie działa tak odprężająco. Pomalowałam tekturę. Musiała chwilę przeschnąć. W tym czasie zrobiłam szablon z moim imieniem. Ułożę go na tekturze i obrysuję. Zrobię to srebrnym flamastrem. Bez pośpiechu. Nie chcę poruszyć szablonu. Gotowe. Mogę go odłożyć. Pomaluję swoje imię. Użyję kontrastującej bieli. Wow, całkiem nieźle. Idealnie ozdobiona szafka. Co ty zrobiłaś? To słowa uznania? Lepiej pójdę na lekcję. Ach, uwielbiam wieczory filmowe. Co dziś obejrzymy? Znam dobry film. O, nie widziałem tego. Wow, co się dzieje? Genialny ten kanał. Za bardzo się wciągasz. Dobra, przełączę. A może to? O, jakie romantyczne. Będą się całować. Wzruszające. Przełącz to. Masz serce z kamienia. Patrz, to Kevin. Jaki przystojny. Czemu ona go tak traktuje? To całkiem zabawne. Widziałaś to? Bella go wystraszyła. Proszę, tato, włącz coś strasznego. Znajdę coś. Podaj mi pilot. Nie, muszę obejrzeć odcinek z Kevinem. Ach, niesprawiedliwe. Rąsia, do mnie. Dobra kończynka. Przełącz na trzeci kanał. Dalej, na co czekasz? Już, wciskaj.
Tak, to jest to. Co to za postać? Jakiś wampir? Weź to ode mnie. Oj, rozpuszcz się. Nie, nie. A, co ona robi? Co to takiego? Będę się bał zasnąć. Ach, tak lepiej. Chyba się poślizgnęłam. Hej, co się tu stało? A, troszkę tu ciemno, ale okej. Opowiedz mi o sobie. Chcę wiedzieć wszystko. Zamilknij. Czemu się chowasz? Hej, tutaj jestem. Chyba nie ma ochoty na rozmowę. Już wiem. Wszyscy lubią jednorożce. Tylko spokojnie, nie gryzie. Chyba. Masz gościa. Co znowu? Cóż to za monstrum? Jakie kolorowe. Fuj, muszę coś z tym zrobić. Ale potrzebuję pomocy. Rączka, chodź no tu. Zrób mu makeover. Doskonale. Już nie kuje w oczy. Co? Co zrobiłaś z panem Rożkiem? Uległ metamorfozie. Jest równie czarny, co moje myśli. Dopiero teraz mogę go przytulić. Nie odchodź daleko, Ted. Muszę pomyśleć jakieś życzenie. Poddałam się urodzinowej konwencji. To dla mnie? Dziękuję! Ciekawe, co to? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. To będzie zabójcza niespodzianka. Super! Uwielbiam niespodzianki! Wspaniałe, czyż nie? Moja głowa w słoiku? Co to ma być? Nie mogę na to patrzeć! Rozczarowujące. Ciężko nad tym pracowałam. Może nie lubi ogórków kiszonych? Minął kolejny rok. Niech spełnią się wszystkie moje życzenia. Mało prawdopodobne. Nie chcę żadnego prezentu od ciebie. Otwieraj, nie marudź. Okej, tylko spokojnie. Nic nie może być gorsze od piklowanej głowy. Naturalnie. Co to takiego? Czy to... Niemożliwe! Wszystkiego najlepszego! Co za wspaniały tort! 18 lat! Jak ten czas leci? Dzień jak każdy inny. Ale ponownie uległam konwencji i przygotowałam ci upominek. Huh? W tym roku jestem przygotowana. Nic mnie nie wystraszy. Jak to? Nie mogę uwierzyć! Jakie urocze! Nie spodziewałam się tego po tobie. Naprawdę piękne. Dziękuję, Wednesday. Niespodzianka. Ale dlaczego? Twoje cierpienie jest dla mnie jak balsam. Co to za niedoróbka? Wybacz, już poprawiam. Miałam świetny pomysł z tym prezentem. Nie tak planowałam spędzić swoje urodziny. Wracaj do roboty i przestań narzekać. Kiedyś ci się odpłacę. Nie ma nic bardziej relaksującego niż spokojne popołudnie z ciekawą książką. Cicho, mamo. Próbuję się skoncentrować. Ha? Tego się nie spodziewałam. Wednesday? Nie słyszę cię. Hej! Wednesday? Zamilcz, wiedźmo. Jesteś non-stop przyklejona do tego telefonu. Oddaj mi go. Co to ma znaczyć? Zrób sobie przerwę. Wyjdź na dwór, zażyj świeżego powietrza. Przeklinam cię po 7 pokoleń. Pójdę coś zjeść. Czuję mroczną żądzę na coś słodkiego. Zamiast słodyczy zjedz sobie jabłko. A tak nie lubisz być dotykana. Moja furia nie zna granic. Zasłużyłam na kąpiel. Po całym dniu w pracy. Nie ma to jak porządnie wymoczyć się w gorącej wodzie. Byłoby tragicznie, gdyby ktoś odebrał ci tę przyjemność. Poczytam sobie w wannie. Intrygujące. Wyglądasz samotnie. Potrzebujesz towarzystwa. Ha? Kto tam? Witaj, matko. Wednesday, co ty wyrabiasz? Czy to piranie? Nie rób tego! Błagam cię! Jesteś szalona! Gdzie się wybierasz?
Następnym razem wezmę prysznic. Ale pani Kara, te konkretne piranie są zupełnie nieszkodliwe. Czemu przygarnęliśmy taką dewiantkę? Co znowu? A pasz satanas? Wyluzuj, mamo. Zobacz. To był tylko żart? Nie wiedziałam, że masz poczucie humoru. Ups, przepraszam. Ach, sprzątanie mnie odpręża. Nie chcę przegapić ani pyłku. Tato, już wróciłam. Co za dzień, sporo nam dziś zadali. Cześć, córeczko. Jak było w szkole? Nie zapomniałeś o czymś? Ach, jakie to przyjemne. A to co? Co chcesz mi powiedzieć? Nie, urodziny Wednesday? Zupełnie mi wypadło. Dobra, wymyślę coś. Tak, już wiem. 100 lat, kochanie. To dla ciebie. Nic o mnie nie wiesz, prawda? Nie lubisz misiów. Nie, to kiepski plan. Nie dopuszczę do tego. Już wiem. 100 lat, słoneczko. Przyniosłem ci bukiet kwiatków. A psik, zabierz je ode mnie. To też nie najlepszy prezent. A tak się starałem. Gdzie ja mam głowę? To trudne. Zaraz. Wiem, co jej dać. Kto ma dziś urodzinki? Proszę bardzo. Patrz, ile kolorków. Nie znoszę się malować. Mogłem to przewidzieć. Nawet mi do twarzy. Już sam nie wiem. Co tu zrobić? Mam pustkę w głowie. Chyba, że... coś mi zaświtało. Wezmę ten pisak 3D. To rozwiąże problem. No to do dzieła. Narysowałem czaszkę na notesie. Obrysuję ją pisakiem 3D. Potem pokoloruję. Zostawię miejsce na oczy i usta. Zamaluję je na czarno. Wygląda upiornie. Dodałem zaczepki. Teraz to kolczyki. Wow, jestem genialny i skromny. Ciekawe, czy się ucieszy. Są w jej stylu. Wednesday, wszystkiego najlepszego. Mam coś dla ciebie. Popatrz na to. To kolczyki dla ciebie. Przymierz je. Czy to czaszki? Wow, są świetne. Dzięki. Nie ma za co. Zaraz, co z tą ręką? Co? Też chcesz prezent? Nie mam nic dla ciebie. Rąsia się ze złości. Dobra, dobra, coś jej dam. Zrobię dla niej zegarek. Pomaluję obudowę, a potem tarczę. Bardzo ładnie. Dodam pasek? Fajny projekt. Co ty na to? A, nie podziękujesz? Nieważne. Do twarzy ci, córeczko. Nie spoufalaj się. Zgłodniałem od tej nauki. Dobrze, że mam słodycze. Uwielbiam je. Pyszne, soczyste żelki. Wednesday, chcesz się poczęstować? Proszę, są pycha. Nie, dziękuję. Czemu się tak przymila? Dziwne. Dokończę swój rysunek. Wiele tracisz. Szkoda na nią czasu. Będzie więcej dla mnie. Co? Wiadomość? To tata. Pięknie pachnie. Przypomina kwiecistą łąkę. Zabawię się. On nie wie, że tu jestem. Kupię więcej zapachów. Niczego nie kupisz. Na co ona się gapi? Co? Widzisz kosmitów? Jak coś, to daj znać. Muszę coś zrobić. Uratuję tatę. Wiesz co? Poczęstuję się. Hej, propozycja wygasła. Jaka niewychowana. Jakie trudne. Zaraz, nie, tak się nie da. A może tak? Nie ma mowy. Kiedyś mi się uda. Hagi-wagi? Jeszcze parę kroków? Dalej, dalej. Nie uciekniesz ode mnie. Jesteś mój. To było łatwe. Później się nią zajmę. Cześć, tato, co robisz? Hej, mała, próbuję to rozgryźć. To trudna sprawa. Wymyślimy coś, spokojnie.
W szkole bywa ciężko, zwłaszcza gdy chodzi się do Nevermore. Czy chcielibyście chodzić do szkoły z Wednesday? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy.